Już z dzieci Ojca Świętego Jana Pawła II. Drogie dzieci, Jezus przychodzi na świat. Za kilka dni będziemy obchodzić Boże Narodzenie. Święto tak bardzo radośnie przeżywane przez wszystkie dzieci w każdej rodzinie. A w tym roku jeszcze bardziej, gdyż jest to rok rodziny. Zanim ten rok się skończy, pragnę zwrócić się do Was, dzieci całego świata, aby dzielić z Wami radość płynącą z tego bogatego w treść wydarzenia. Boże Narodzenie jest świętem dziecka, nowonarodzonego dziecka. Jest to zatem Wasze święto i tak bardzo na nie czekacie i przygotowujecie się do niego z radością. Liczycie po prostu dni i godziny, które Was jeszcze dzielą od świętej nocy betlejemskiej. Widzę Was, jak przygotowujecie betlejemską stajenkę w domu, w parafii, we wszystkich zakątkach świata, przybliżając klimat i środowisko, w którym narodzi się Zbawiciel. Tak, w okresie Bożego Narodzenia stajenka betlejemska z żółtym dzieciątka zajmuje centralne miejsce w kościele i wszyscy do niej śpieszą w duchowej pielgrzymce, tak jak pasterze w noc narodzenia. Potem trzej mędrcy przybywają z Dalekiego Wschodu, idąc za światłem gwiazdy, która im pokazała miejsce, gdzie złożony był Odkupiciel świata. Wy też w tym czasie dążycie do tych stajenek, aby wpatrywać się w dzieci położone na ścianie, żeby wpatrywać się w jego matkę oraz świętego Józefa.